łokciem, reklamówką lub elementem garderoby. W taki sposób Zarząd Dróg Miejskich zaleca gliwiczanom korzystanie z przycisków przy przejściach dla pieszych. Te, w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu oraz większą dostępnością środków do dezynfekcji i ochrony osobistej, nadal będą działały w trybie dotykowym. Zdaniem analityków z Centrum Sterowania Ruchem, na których w swojej decyzji powołuje się ZDM, liczba samochodów utrzymuje się na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku o tej porze. Dlatego w celu zachowania płynności ruchu przyciski przy przejściach dla pieszych będą działały po ich wcześniejszym uruchomieniu. ZDM zapewnia także, że przyciski, mimo że dotykowe, są bardzo czułe i bez problemu można uruchomić je na przykład łokciem czy zewnętrzną stroną dłoni. O tym, że gliwiczanie doskonale radzą sobie z ręcznym uruchamianiem zielonego światła, świadczyć mają zdjęcia z miejskiego monitoringu, które ZDM opublikował na swojej stronie.